Cześć wam, mocno się zastanawiałem czy ci ustawiać tą fotokawkę czy nie, bo wiecie, nic dzisiaj o piłce nie powiem, ale powiem, że kiedyś czytałem wyniki badań takich, gdzie pokazali, że jeżeli jest jakaś klęska w, w jakimś sporcie, no w niezależnie, takim narodowym, to to się przekłada negatywnie na PKB, to znaczy kraj po prostu opanowuje taka Taki marazm, niechęć, zrezygnowanie, i to się przekłada na PKB. Innymi słowy, chciałem trochę dzisiaj pogadać o gospodarce polskiej. Nie, nie będzie nic o piłce, nie będzie nic o gospodarce, ale humor, no nie wiem, no udziela się coś takiego, tak? Jeżeli gdzieś tam z nadziejami, e, nieważny jaki projekt, tu nie mówię o piłce, mówię na przykład o waszych sesjach zdjęciowych. Albo o egzaminie, do którego wy podchodzicie lub ktoś e, z waszych bliskich I, i co? I przychodzi takie, że takie mm, rozczarowanie. No to potem jest taki trochę okres lizania ran, co? Więc e, ja tylko chciałem powiedzieć, że e, w Overwatchu nie zrobiłem golda, za dwa dni kończy się sezon. I, e... No dobra, słuchajcie, witam was na 151 fotokawce. Dzisiaj mam na sobie nową bluzę prosto z Łodzi. Nie wiem Czy widzicie ten gatunkowo fantastyczny materiał z mojego ulubionego sklepu. Chciałem Wam dzisiaj przy okazji tej bluzy podpowiedzieć jeden patent. I jeżeli macie kłopot ze stylizacjami, co robią modelki na sesję i zademonstruję to oto na tej bluzie. To dzisiaj w ramach sucharo praktycznej części. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz na fotokawce, serdecznie witam. Tam jak wbijecie łapeczkę, to polecie jakiś ludek do was z fotokawką dla przymienia formuła fotokawki. Wchodzimy bez oczekiwań spędzamy miło i sympatycznie mam nadzieję czas popijając kawkę gadając trochę o pasji trochę o... trochę o fotografii trochę o o pokonywaniu słabości, a generalnie wszystko dookoła jakichś pozytywnych emocji, więc przepraszam za początek, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o fotokawkę. Bardzo mi zależy na tym, żeby była autentyczna. Próbowałem jedną zrobić w okolicy 26, z tego co pamiętam, która miała być taka, wiecie, nie? Rzetelnie przygotowana pod, pod oczekiwania osób, które były na fotokawce. Chcemy, żeby było, nie wiem jak tam, skondensowana wiedza. No, to czułem, że to nie jest to. Więc tak gadam przez godzinę i tak dalej. Całość kręcę Olympusem. I teraz Wam pokażę jeden trik. Kręcę Olympusem OMD M1 Mark II, czyli moim nowym nabytkiem. I takiego patentu nie wiem, kto z Was potrafi, ale zobaczcie to. Mieć ciastko i zjeść ciastko, nie? Czyli kręcę Olympusem i mam Olympusa. <laughs> no, to to jest kolejna zaleta e, tego, że mam. Ten, tą Możliwość, poznałem ludzi z Olimpusa, e, Więc na chwilę mogę poużywać dwa, od tak e, i sobie potestować parę fajnych rzeczy. W związku z czym e, mogę czasami po prostu wam na live coś pokazać. Jak będę chciał jakąś funkcję pokazać, to będę mógł pokazać. Dobra, popatrzę sobie w was, co tam u was. Wszyscy się witają. Cześć, Rysiek z Wielska Białej. Rysiek, czy my się nie ścigaliśmy kiedyś w jakimś takim challenge'u? Na kto dalej tam sobie połazi na Samsungu i wygrywałeś za każdym razem, czy mi się z innym ryśkiem z patronów myli eee, Tomek pyta, opowiedziałbyś coś o tym nowym lapku na czym polegał problem jak i jak idzie rozwiązanie problemu. Niestety, pet set, jaki upatrzyłem dla siebie, to właśnie Dell. I teraz to mam mętnik Dobra, to opowiem trochę o Dellu i historii z komputernikiem. okej okay. eee, Dobra. Narado mówi, brać, to naprawdę dobry sprzęt. Co wyjdzie, tak na te porady sprzętowe wzięliście? Na Narado, a skąd wiesz, czego potrzebuję? No, a, czyli z ryśkiem się nie ścigałem. Okej, okay. to najpierw może taka praktyczna porada e, co z tymi stylizacjami? Co? Więc e, dla mnie było ogromnym zaskoczeniem, kiedy e, na jednej z sesji tam mówię: Ej, metka ci tam wystaje, nie? Tam z jakiegoś ciucha. mówi: Tak, bo ja wypożyczyłam nie możemy jej usunąć bo jak wypożyczyłaś? No wiesz. Idziesz do takiej tam yy, do sklepu, w którym masz 30 dni na oddanie. I kupujesz. A po sesji oddajesz. Więc od dzisiaj słuchajcie, chciałem powiedzieć, że codziennie będę po prostu kolejne rzeczy wypożyczał. Nie no, co, wyżartuje patrzcie na to. Oficjalne zerwanie. Bardzo mi się kolor podoba. Taki wiecie, pasuje mi do moich oczu i nastroju. Ale poważnie, już widziałem takie patenty, że po prostu to jest taka wypożyczka, to się nazywa. Nie wiem nie wiem. Generalnie na przykład na sesjach, kiedy macie stylistkę i ona pożycza od projektantów, rzeczywiście pożycza rzeczy na sesję, w zamian za oznaczenie, w zamian za inne jakieś układy. Wiecie, to czasami, jeżeli jest na sesji, jest właśnie jakaś gwiazda, celebrytka i korzysta z projektów e, znanego projektanta, no to to jest taka wymiana barterowa, bo potem na sesji, która idzie do, do jakiegoś magazynu, e, te ciuchy są z reguły opisywane. E, znaczy, taka jest, tak, taki jest deal. A teraz z ciekawostek, no to wyobraźcie sobie, jeżeli taka kreacja kosztuje kilka, kilkanaście, czy czasami kilkadziesiąt tysięcy, e, jaka odpowiedzialność leży na stylistce? Lub styliście? Znam też Wojtka, sympatycznego stylistę. E, pomagał już przy paru kalendarzach. E, to trzeba, trzeba umieć za to wziąć w świecie odpowiedzialność. No. no dobra, więc jak widzicie, ja jestem zmuszony, żeby kupować. E, Zerwałem jak wczoraj nasi z Mundialem, co? <laughs> Miało nie być po, po piłce. Czekajcie sobie. Przyciemnie trochę facjaty, wiecie, Będzie mroczniejszy nastrój dzisiaj. E, Okej, okay. no dobra, to czekajcie. Najpierw ta historia szybko z DELEM i z komputronikiem. E, no. I tak i nie. No, generalnie jest tak, że no, ja patronom tam opowiadałem, jest tylko tak przybliżę. Dobra, historia jest taka. Kupiłem laptopa Dell 9560 i od razu po otwarciu pokazywałem wam na fotokawce były takie zacieki świetlne na bocznej części matrycy. No i teraz odezwałem się do komputronika, to mi kazali wypełnić różne formularze zwrotu, żeby to zwrócić, lub do Dela były dwie możliwości. Del po prostu jest taki pro support, w sensie gościu przychodzi i wymienia matrycę czy jakikolwiek tam sprzęt, jeżeli uznają, że była, była wada. I tak, i zarówno Komputronik i Del uznały, że to była wada, więc mam prawo robić coś z tym dalej. No i zasięgnąłem waszej porady, co zrobić, to znaczy czy... Hmm, czy yy, iść w y, wymianę matrycy, znaczy przyjedzie gościu, ja mam wtedy wszystko swoje poinstalowane, nie tracę czasu, mogę pracować na tym laptopie, czy zwracać? No i większość opinii była taka, żeby jednak zwrócić, bo jeżeli ten laptop nie przeszedł przez kontrolę i coś walnęło w matrycy, to może gdzieś indziej jest też problem. A druga rzecz, no jednak rozkręcany laptop to rozkręcany, może być, no wiecie, no, to już nie jest fabryka. No więc zdecydowałem się na o, oddanie laptopa w sensie wymiany. No i teraz historia się zaczyna taka, że ja kupowałem na firmę. W związku z czym to jest trudniejsza rzecz. Bo jeżeli kupujecie na osobę prywatną bez faktury, to możecie zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Na firmę nie macie takiej możliwości, ale Komputronik i Xom mają taką możliwość, tyle, że nie jest tak różowo, więc o, tam muszą obejrzeć, ocenić, uznać, nie uznać. E, uznali, bez kłopotu, ale to zajmuje dni. Zobaczcie, w której fotokawce ja powiedziałem, że wymieniam, eee, ja nadal nie mam laptopa, więc wysłałem do nich laptopa, a potem przychodzi o odpowiedź na zasadzie, tutaj jest faktura korygująca, tu jest faktura manipulacyjna opłaty za zwrot, 300 zł, 5% kosztu laptopa, 8300 kosztował laptop brutto, ja mówię, what? No, i, i telefon, i mówię, ale ej, 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 za co ta kasa? To nie jest wymiana, nie, znaczy ja chciałem wymienić na, na taki sam tylko dobry model, tak? To, to jest, nie, nie wiem, to nie jest tak, jakieś widzi mi się, że zmieniam kolor, błędna moja decyzja, po prostu reklamację zgłaszam. A, no tak, rzeczywiście, przepraszam, to zaraz będzie odpowiedź, oczywiście odpowiedź, bo po dwóch dniach oczywiście, że anulujemy opłatę i, i tak dalej. Więc cały ten proces trwa. Ja nie mam laptopa. E, i, i, I to mnie wkurza, to mnie mocno wkurza, dlatego że to zajmuje dni. Za to szczęście w nieszczęściu, nie wiem jak to nazwać, gdy, gdy oni mi tam, no to jaki laptop ci wysłać? E, sprawdzam. I e, to był laptop 9560 na Intelu i 7700. Kończy się ta historia tak, że wchodzę na ofertę Della y, na, na komputernika i okazuje się, że jest już mocniejszy laptop. Trzy dni wcześniej pojawiła się oferta. Więc historia się kończy tym, że ja oddaję laptopa, oddają mi kasę, anulują mi opłatę, a ja dokładam budżetu i kupię sobie mocniejszy laptop. I to już patronom pomoczyłem. Trochę mi tam żal d ściska, bo 10 koła za laptopa, ale te wymagania. Mi się szybciej renderuje film na, na laptopie niż na PC. -cie. Kwestia procesora i generacji. Dobra popatrzę sobie, może, w wasze komentarze, bo coś jeszcze byście chcieli. Jaki sprzęt do focenia zabierasz na wakacje? No, właśnie, Piotr. No, no to też mogę opowiedzieć. Właśnie, po co kupowałem Olympusa? Bo coś takiego, czyli bez lustro, versus coś takiego. Teraz zrobię Wam fikcję, jak w reklamach. No zobaczcie, jaka różnica w rozmiarze. Nie no, ale to waży, no nie powiem, że dwa razy więcej, no ale jak sobie porównacie, to jest obiektyw 85, czyli to jest odpowiednik, e, pokażę, mam, mam, w cholerę teraz mam tego sprzętu, serio. To jest 12-40, się pogubię normalnie. Marcin nie dałby 10 koła za, e, za laptopa. No i słuchajcie, no i wracamy do dyskusji, co dla kogoś liczy. No. Myślę, Marcin, że też nie dałbyś, jak wiele z was, e, nie dałbyś na przykład. Paru tysięcy za szpilki od Christiana Diora, a są osoby, które kupują. No. Więc, słuchajcie, no są różne potrzeby. Nienawidzę gadać o tym, że gadamy, tak naprawdę, wiecie, o, o tym, że ktoś ma inny gust, inne potrzeby, a próbujemy wepchnąć się do jednego wora, i nie, nie, wszyscy kupujemy tylko to, bo. No właśnie. Dobra. Więc zobaczcie, różnica w rozmiarze znowu. To jest 85, to jest 45, to jest 45, czyli na olku razy 2, 90 mm, 85 mm, 1, 2, 1, 4. Tyle, że to 1, 2 na olku to jest takie 2, 4. To jest ta największy ból, bo chodzi o, za, o matrycę. Innymi słowy, ja takiego sprzętu na wakacje nie chcę brać. On jest dla, do komercji. kurno, tak rozkładam, nic nie znajdę już. A na wakacje on jest uszczelniony, te obiektywy są uszczelnione. Pył, kurz, deszcz nie zaszkodzi temu sprzętowi. Więc w końcu jadę z aparatem. Zawsze jechałem ze smartfonem, a teraz jadę w końcu z aparatem. Mam normalnie mam plan, żeby coś porobić zdjęcia, żeby zrobić ładne zdjęcia, pobawić się w te wszystkie funkcjonalności takie, które z aparatu wyhaczę, a w takich rzeczach, mimo że są to już nie tak rozbudowane, wiecie, time lapsy, jakieś slow motiony, w sensie zwolnienie ruchu. Yy, yy, czyli na przykład z długim czasem naświetlania, tu też jest bardzo fajna funkcja w Olku, gdzie możecie naświetlać długi czas, a on nie przepali matrycy, w sensie do, nocne zdjęcia on po prostu dobiera tak jasność, że w pewnym momencie wie, że już jest u góry histogramu, no i zostawia i tylko doświetla te ciemniejsze części, typu nocne niebo, no takie rzeczy yy, no to z obiektywów to jest obiektyw 12-40 czyli 4 24,80, to jest 90, czyli 45 razy 2, i jeszcze 25, czyli 50. E, mo czy mogę jeszcze raz podać model tego bez lustra? Oczywiście, to będzie Olympus OMD M1 Mark 2 czyli flagowiec Olympusa na tą chwilę. E, wiecie co? No, ja się może pokuszę, bo już patronom też opowiadałem, ale był live na grupie jak robić lepsze zdjęcia. Siedziałem w samochodzie w korku i opowiadałem dlaczego właśnie wybieram Olympusa, dlaczego nie był to Sony i dlaczego to nie był Fujik i dlaczego nie był to Panasonic. Tak? Pomiędzy, dlaczego, dlaczego Olympus MDM1 Mark II a nie tamte trzy modele. Każdy ma swoje mega zalety, ale jak ja to zderzę ze swoimi wymaganiami no to zostaje i ten jest dla mnie nie, nie powiem, że ideał, bo cały czas będę narzekał, że jeżeli porówna wielkość matrycy to ja nie uzyskam na Olku takiej głębi ostrości jak na tym. No, a mi jednak głębia ostrości przy zdjęciach leży. Za to life'owo my dzisiaj bez żadnego wyłączenia zrobimy. Wywiad też zrobię bez, bez żadnego kłopotu nagrywając całość. No, no dobra. Eee, czemu nie inwestycja w stacjonarny sprzęt? Dzisiaj widzę taki indywidualny consulting dla Marcina uprawiam. No. Dlatego, że w planach mam coraz więcej podróży, to raz, lubię pracować poza domem, to dwa, na sesjach klienci wybierają zdjęcia patrząc na matrycę, więc potrzebują też widzieć ładny sprzęt, znaczy inaczej, ładnie zdjęcia widzieć, więc duże pokrycie Adobe RGB, sRGB, a PC to jest mój taki kombajn do obróbki, ale gdybym miał czasowo zainwestować, to musiałem zainwestować, musiałbym zainwestować i w laptopa. I jeszcze w procesor, a właściwie pół tego, główną PC. No, no, aż tyle kasy nie mam, no, żeby na obie rzeczy naraz. Eee... No dobra. Eee, czekajcie, coś jeszcze z takich tematów. A, Sea Bloggers, e, czyli event blogerski. Jeżeli chcecie e, popytać, to e, rok temu byłem właśnie zaproszony przez Asusa, tam robiłem e, prelekcje, warsztaty. Jak robić lepsze zdjęcia? No tak to się nazywało. W kwietniu tego roku byłem na Blog Conference Poznań i też robiłem, tam byłem zaproszony przez organizatorów, żeby trochę pomóc blogerkom, influencerkom, twórcom robić te lepsze zdjęcia. To nie były warsztaty dla fotografów, ale też byli w fotografowie. A teraz na C Bloggers jechałem prywatnie. Tak, O tak, Zienkiewicz wszystko sobie poopłacał, pozałatwiał, pojechał z rodzinką. No to moje wrażenia, tam Patroni widzieli relacje z eventu wczoraj. <grym> więc tak, przede wszystkim to jest spotkanie twórców, więc to jest za każdym razem fajne, jeżeli możecie spotkać innych ludzi. A co do moich takich prywatnych jakichś przemyśleń, no to zawsze patrzę na jakby, słuchajcie, są trzy komponenty, tak? To znaczy ile wyniesiecie z tego dla siebie, to znaczy na jakie warsztaty, eventy pouczęszczacie i czy one są na poziomie. Druga rzecz to jest kogo spotkacie, czyli ludzi. Trzeci komponent to jest cała organizacja i event. No to jakby pod tymi trzema, i ja bym dołożył jeszcze czwarty, który był istotny, w sensie pogoda. No, więc tak, jeśli chodzi o treści merytoryczne i, i warsztaty, ja się na żadne nie zdążyłem zapisać, no w sensie taki organizator jestem, ale były bardzo fajne. Także ludzie, którzy tam pokazywali materiały, osoby uczestniczące w panelach. No bardzo dobrze druga rzecz kogo spotkałem No to właśnie spotkałem tam e, całą ekipę Olympusa był Jakub był Arcadius był Przemek e, e, też był Paweł z cyfrowe.pl był Maciek z Peak Designu i temat e, będziemy ruszać pewnie za jakiś czas może coś będę miał dla was od Pig Designu ale Pig Design kojarzycie o co chodzi w ogóle oni robią takie inne te inne uchwyty, zamiast te typowe paski, to macie na przykład takie szybko złączki, tak bym to nazwał, do przenoszenia. No więc to, co zobaczyłem, po prostu. Ja pierwszy raz widziałem to w akcji, nazwijmy to ja mówię, ja pierdziele, rewelacja fajnie wygląda, wytrzymałe, ładne, także będę się z, z mackiem zgadywał, bo chciałbym jakieś może bonusy, przynajmniej dla Patronów coś załatwić. A, a może i szerzej jakąś akcję? Nie wiem. Tak jak z każdym z partnerów rozmawiam, to zawsze chcę coś mieć dla Was. A jeżeli, jeżeli to jest niemożliwe, tak nazwijmy to masowo, no to przynajmniej dla patronów. Więc, no więc ludzko, rewelacja. Tam wiecie, Mateusza z Patronite a poznałem, czyli człowieka, który jakby kręci korbą za, za całym serwisem. Jest fantastyczny człowiek. Było dużo osób, z którymi tam miałem okazję pogadać przy męskiej toalecie, z Maćkiem Orłosiem, czyli człowiekiem, który gdzieś tam miał wpływ na pozytyw, jak ja byłem młody, tam Teleexpress codziennie rano szedł i to były zawsze pozytywne wiadomości. Nie wiem, ile tego się w... na mnie odcisnęło, ale że można też wiadomości podawać w fajny sposób i żyć tymi pozytywnymi rzeczami. Taki był ten Teleexpress, także to pamiętam. Był, były też zabawne sceny, bo e, i to najczęściej działy się niestety przy toalecie. Nie wiem o co chodzi, ale na przykład idę tam z Szymonem gdzieś i idzie taka para i jedna dziewczyna tak się zatrzymuje. O, pan fotokawka! A więc e, tam zrobiliśmy sobie selfie jednego, drugiego. E, spotkałem też jedną parę, dziewczynie, której robiłem zdjęcia, Paulinie, też bardzo fajnie pogadaliśmy. E, no to dobra, to, to jest czynnik ludzki. Trzeci, organizacja. No i tu już mam rebus, serio. To jakby zbierałem też opinie od ludzi, ale e, z, nie będę wnikał w szczegóły, ale dosyć modne było określenie, powiedzenie hashtag nie ma papieru. E, no nie wiem, jak można doprowadzić do sytuacji, gdzie po prostu w, w toaletach jest tak zwany dramat. W damskiej, chociaż w męskiej też się zdarzył. Wody nie było na przykład, zwykłej wody. Wszędzie były soki, napoje, a tam takie feed blogerki też przecież, nie wiecie, dbające o siebie. Nie było wody. No. Jeśli chodzi o pogodę, to też była kiepska i przez to ludzie nie za bardzo się socjalizowali, tak wiecie. To jest moje wrażenie. Oczywiście kto był inny, to wiecie, patrzycie przez pryzmat swoich doświadczeń, tak. Ale mówię, parę osób mi doniosło, że, że wiesz. Z chusteczkami do toalety warto było tak na zapas chodzić. Nie? No. Eee, well. Hmm. No dobra. Więc jakby patrząc na te rzeczy, to organizacyjnie rok temu gdy Gdyni mi się bardziej podobało. Chociaż tamten czynnik czwarty, czyli pogoda też była kiepska. A blok konferencja trochę z Poznania. Ja trochę inaczej patrzę, bo ja tam miałem ten cały swój warsztat, więc ja bardzo to przeżywałem, tak wiecie, nie? czy się uda, czy, czy frekwencja dopisze, czy wyjdą zadowoleni i tak dalej. Więc nie chcę tak jakby porównywać, bo ja byłem w innym charakterze, ale dużo inspiracji wyniosłem z fajnymi osobami gadałem. Bardzo fajny był event, Kasia Nosowska na scenie miała występ, rewelacja. Ale miała też swój panel, tam opowiadała o tych jej. Jak możecie to zobaczyć, jakie ona na tutoriale tam powiększanie ust robi. No, Beke robi z, z Instagrama, z YouTube'a i robi to fajnie, po prostu fajnie, tak naturalnie. Więc ona o tym opowiada, o tym fenomenie. Więc było dużo bardzo ciekawych treści. Mówię, gdzieś tam jakieś niedociągnięcia, przez cały dzień na przykład leżały takie, na no Instastory pokazywałem, dieta, prawdziwa dieta zero kalorii, przez cały dzień, jak ludzie przełaźli po korytarzach, leżały takie puste miseczki, żeby wieczorem na te zakurzone miseczki położyć tam jakieś tartinki czy coś. do to ludzie przechodzili i się czy już wszystko zjedli, czy jeszcze nie położyli, no więc tam, kto śledził Instastory, to wie o co chodzi. no No i co? Ale wieczorem event to na wypasie. Powiem Wam szczerze, tak jak lubię Soplice, to tam za to stoisko miała też saska, więc jeżeli możecie sprawdzić sobie czarny bez saską, oczywiście mówię do osób e, pełnoletnich e, i, i tylko i wyłącznie w kwestii edukacyjnej, to bardzo mi smakowała. No, no dobra, to tak o tym C bloggers, czyli innymi słowy, słuchajcie, a tak edukacyjnie to już patronom parę lat tam sprzedałem, ale. Jeżeli jeszcze nie macie Instagrama, to załóżcie jako prezentację portfolio, bo, bo to idzie po prostu w, w kopyto. Bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o, o kontakty i tak, no idzie przez social media. I jeżeli myślicie o właśnie komercjalizacji tego, w sensie zarabiania na fotografii to raz lub dwa. Jeżeli chcecie pozyskać modelki, a potem potencjalnych odbiorców, musicie być na Instagramie. Ja to tam jakoś bardziej podchodzę do tematu w kursie tym Business Pasji, ale jakby będąc na tym C-Bloggersie, no to jakby te tematy łaziły. Tam w ogóle wszystko się kręci dookoła tego, jak tworzyć, jak być widocznym, jak sobie radzić z hejtem, jak sobie radzić z twórczością, jak na tym zarabiać lub jak dbać też o swoją społeczność. Bardzo fajne wykłady. I merytoryczne, i też dobrze sprzedane. No nie byłem na wszystkich panelach, no za, za mało czasu na to, żeby obrobić i trzeba było się klonować, bo to tam w paru miejscach naraz było. No, dobra. Sea Bloggers. No, słuchajcie, jaki wynik obstawiacie Polska Japonia? <laughs> Żartuję. Nie ma o piłce nic, no. Dobra, jeszcze jest temat, temat fotowyzwania, które wam dałem ostatnio, czyli zakończyliśmy fotowyzwanie autoportety. Fotokubek już pojechał do Armiego, nie zgłosiła mi się jeszcze Ksenia. Ksenia, daj znać, bo mam fotokubek dla ciebie o taki. I, i w tym, do, do 28 czerwca, przypomnę, jest na grupie Jak Robić Lepsze Zdjęcia, fotowyzwanie pod tytułem Uwielbiam Gdy. Musicie dokończyć zdanie i pokazać to na zdjęciu. E, I prosiłem o brak hardkorów. Mam wrażenie, patrząc po obecnych zdjęciach, że odgrzebujecie zdjęcia z szuflad. Ok, ale ono chodziło o to, żebyście po prostu potraktowali to jako zadanie. Więc jakby akceptuję, ale błagam, poróbcie nowe zdjęcia. To o to chodzi w tych fotowyzwaniach. A nie, to nie jest tematyczna galeria stokowa, na której będziecie wbijać stare zdjęcia, bo to jest trochę takie pójście na łatwiznę. Tak mówię, akceptuję. Ale wolałbym zobaczyć, że jeżeli rzucamy fotowyzwanie, na które głosujecie, w pewnym sensie, że chcecie w tym uczestniczyć, to traktujecie to jako fotowyzwanie. To znaczy bierzecie aparat, określacie swój projekt, macie zarys tematu i go realizujecie. A nie przetrzepujecie galerię i mówicie, tam w 2017 na początku robiłem zdjęcie, które doskonale pasuje pod ten temat. Też widzę zdjęcia, które już widziałem w innych miejscach. No więc tak. I to jest dla Was ten, ten, te, te fotowe wyzwanie. Okej, okay. pytania Marcina już ignoruję. Sorry, Marci. E, o, Kuba przyszedł, Kuba robił warsztaty. Nie wiem, jak poszło. E, polecam, obejrzyjcie sobie teraz Kuby. Materiał o filtrach, bardzo fajny, bardzo przydatny. E, właśnie a propos filtrów, to na wakacje poza sprzętem warto wziąć przynajmniej takie protetektory albo filtry UV. Zobaczcie sobie film Kuby. Bardzo fajnie to sprzedaje. Znaczy sprzedaje, opowiada, pokazuje. No, a więc będę jeszcze filtry się filtry przyodziewał um, dobra. Ojciec Wader mówi, że jak, powinno, jak jest wyzwanie, to powinno być tylko nowe zdjęcia, a nie wzięte z skądś. Mm -hmm. No tak, ale ja to wiecie, ja to lubię, jak, jak wszyscy, nazwijmy, mogą się wykazać. A ja są osoby, które na przykład uwielbiają Gdy i odnoszą się do czegoś tam zimowego, albo fotografują jakieś tam. No nie wiem, dobra, to w przyszłych wyzwaniach będą już nowe tematy, ale w tym trzymamy się reguł, czyli można zgłosić zdjęcie, które było zrobione w ciągu roku. No. E no, no tak, no. Marcin pyta. Cześć, posiadam Nikona D7200 i Sigma 51.4 Art. Fotografuję ludzi i robię portrety. Co sądzisz o tym szkiełku na dx Sigma Art to bardzo dobre obiektywy, Nikon D7200 to bardzo dobry sprzęt, a założony na, na Nikona 50-ka to jest nic innego jak 75, czyli cała moja, cały mój początek fotografii portretowej to był Nikon 90 i 50 Nikora 1.4, więc jesteś w podobnej sytuacji. Dasz radę, chłopie, dasz radę. Dobra. Kuba reklamuje, że warsztaty poszły naprawdę dobrze. No, no, jak to u Kuby? No, oczywiście, że tak. E Tomasz, tak dla mnie nowego. Kiedy masz life y, w które dni? Pyta. Fit and huge. W ogóle zła nazwa. Z reguły fit and huge się nie, nie ten, nie komponują. Że w sensie, jak ktoś jest huge, to stara się być fit. Chyba że fit i huge w muskułach. E, to nie jest kąśliwa uwaga, próbuję tutaj jakieś wykrzesać ten. E, staram się codziennie rano około dziewiątej. Mówię staram się, bo nie zawsze nie zawsze mi to wychodzi. Czasami nie mam nastroju, czasami robię sesję. I na tym polega też formuła fotokawki, że jest po prostu na luźnego. No. Elo, ile masz lat? Pyta Łukasz. Ostatnio robiłem sesję i podpisuję z umową, umowę z modelką. Zawsze podpisuję umowę. Podpisuję umowę z modelką i tam mam wbity swój PESEL. Ona tak no, właściwie to powinnam tobie na pan mówić. No, więc <tyle>, tyle mam lat, Łukasz. Okej. Okay. 2 miesiące 15 kilo Fidentło. No to słuchaj, to mamy tutaj takie małe zadanko, nazywa się RDC, czyli Różdupę Challenge. To może byś coś podpowiedział w sensie, jak się zebrać, żeby codziennie rozumiem i ćwiczyć, i, i dbać o żarcie. Bo ja wam się przyznam. No mam ostatnio kłopoty z tym, no, w sensie jest ciepło, a ja lubię, wiecie, takie rzeczy, no niezdrowe, no, no, lubię takie rzeczy, lubię sobie tego browarka walnąć, lubię tą, tą wiecie, te soplicy, wiśnióweczka, albo teraz to, co to było, saska, też jest bardzo dobra, a to jest na cukrze, jest po prostu słodki jak cholera, takie cukierki, no, alkoholowe, tylko wpłynie. No a do tego, jak dołożycie jakieś kebaby... Pizzę, no to tam staram się unikać. Rancików nie wiem. No i potem się kończy tym, że człowiek idzie na, na taki event, blog, ten blogowy youtuberski i musi zakładać troszeczkę większe koszulki, no. no. Okej. Okay. A i wiem coś tak a propos różdupy challenge. E, no nie pomaga mi to, że za, za dużo czytałem i okazuje się, że e, jeżeli chcecie schudnąć to w tym początkowym etapie 80% wpływu na wagę, około 80% to jest jedzenie. Możecie zapierdzielać na orbitrekach, łazić, biegać, pocić się, skakać, ale jeżeli jecie źle, w sensie jecie za dużo węglowodanów, białego pieczywa, ryżu, ziemniaków, frytek, bułek przy hamburgerach i sosików w wszystkich tych kebabach, to tamte bieganie nie za bardzo wam pomoże. W sensie musicie zapierdzielać naprawdę sporo, żeby zgubić jednego pączka no, albo bułkę od kebaba. Z masakra. Bardziej polecam wam sobie, zainstalowałem taką aplikację Fitatu i tam się wpisuje, co zjedliście, i takie oczy się często otwiera. What? Tyle kalorii. No ale mój mechanizm obronny mówi, jak zjem za niezdrowe rzeczy, to przestaje wpisywać. <laughs> Nie pomaga. Monika, o, z Moniką też się spotkałem. Monika, Lightrooma, chce się naumieć e, e, dobrze wygląda, bo, bo gadaliśmy, tak, wiesz, od dekoltu w górę. Tam nikt nikomu na. Nikt nikomu poniżej nie zaglądał. W sensie wiesz. No, tam też w bioderkach zieniu troszeczkę ci tam przyrosło do ostatniego spotkania. E, Tu Łukasz jakie zagadki daje. 0 razy 2 to 0. Dobra. Mięso plus warzywa i zero jedzenia po 18. Chłopie, weźmy. Nie wierzę, na rado, dobra, bo ty jesteś w innej strefie czasowej. Nie wierzę, że wrzucasz taki mecz polska, nie miała być o piłce, dobra. Wrzucasz dowolny event sportowy o godzinie 20, a właśnie dwie godziny temu zjadłeś. I teraz to jest taki event, gdzie zaparzasz sobie herbatkę, bo ma 0 kalorii, i obok nie stoją chipsy albo inne rzeczy, czyli nie jest to piwo i nie jest. To cokolwiek innego. I teraz kibicujesz w pełni po prostu temu swojemu zespołowi przy herbatce. No właśnie taka pora roku jest, no to o to chodzi. No i jeszcze na rado pojedź sobie na event blogerowy, i tam masz dwa stoiska, tu gimbimy i tak dalej, tu masz saskie, winka, inne rzeczy. Jedynie nie ma wody, no właśnie, nie ma wody. Chłopie, no nie da rady, no wtedy musiałbyś być, mieć tak twardą e, osobowość e, i siłę woli, żeby socjalnie nawet wypaść i powiedzieć: Nie, dziękuję, i ja nie. nie. O osie, po osiemnastej już nic nie ruszę. Przemas. E, chłopie, ja się w jak się w trzyzmianowym systemie pracuje, nie ma opcji. No, piwo z rzodkiewkami. Sorry, micho, Micha z rzodkiewkami. Prawdziwy kibol. No dobra, to słuchajcie, to dzisiaj widzicie, taka luźna. Dajcie jeszcze jakiś temat, to spróbuję coś, tam. spróbuję coś tam jeszcze Wam zarzucić. Z mojej skromnej wiedzy, nie wiem jakiej, życiowej. Ja tak się ciągle zastanawiam, jak, jak, jak to jest podnieść się po porażce, nie? Bo wiecie, w sensie zastanawiam, po takiej... Hmm, dobra, jak Wam sesja nie wyjdzie, no? to co wtedy robicie? Słuchajcie, kadry jak zidy znowu, nie? Spróbuję może coś zmienić, żeby nie było, że to wiesz, cały... Chodź tu w dół. Dodam sobie. Dobra. idzie kartki doszły, trochę roboty mam. I się jeszcze rozjaśnia. A nie, dobra. No dobra, to widzicie? Jak nie mam jakiegoś tematu takiego przewodniego, to mogę tak gadać na bezsensowne tematy. No. Więc co do planów wakacyjnych, to Wam mówiłem: biorę rowery, w sensie biorę rodzinę, bierzemy rowery i jedziemy prawdopodobnie Austria, Niemcy. A jak będzie padało z tej strony, to rzucamy się gdzieś tam, Włochy. I, i bardzo dziękuję, tam część osób podesłała, gdzie warto w tej Austrii czy Niemczech sobie pojeździć rowerowo. No i spróbujcie do Niemiec jeść iść, i jeść te żotkiewki. W bawarii. I zamiast piwa co? W wodę. No, no nie wiem, no. Ja wam mówiłem, że dla mnie zwiedzanie, cieszenie się miejscem to bardzo często jest przez kuchnię. W Łodzi bardzo dobre sushi zjedliśmy. O. No. Dobrze. przemoc wszystko już odrzucił. Ale co to za życie? Podobno w ogóle to jest tak, że jeżeli. Nie, dobra, nie gadamy o żarciu. Coś fotograficznego poproszę: dajcie jakiś ten, dajcie jakiś. Yy, dajcie jakiś temat. Jak nazwa dla biznesu za granicą? Mam trochę za długą. Celebration Day Photography? No, tak eventowo brzmi. Nazwy, szczerze, nazwy nie są ważne tak długo, jak robicie coś fajnego. Ludzie za dużo czasu spędzają nad tym, żeby wymyślać nazwę, a nie robić to, to, o co chodzi. Rzeczywiście nazwa przeszkadza, no. Zobaczcie na historię Kinder Bueno, jak się próbują rebrandować. Kinder Bueno, coś dla dzieci, tak? A potem próbują, że Kinder Bueno nie tylko dla dzieci. Ale nazwą to się serio nie przejmujcie tak długo, jak robicie dobrze robotę. No. Nawet jak się będziecie nazywać wiecie, tam no, miś, fotografia, Misiaczki, no nie wiem, no, no, nazwa ma pomagać. Jeżeli wybieracie nazwę, to rzeczywiście warto się nad nią zastanowić, ale jeżeli ktoś myśli, że przez nazwę nie ma klientów, nie ma zleceń, nie ma fajnych modelek tam ustawiających się w kolejki, czy nie robi dobrych zdjęć, bo ma złą nazwę, to wierzę, że gdybyśmy się bardzo cofnęli w czasie i stwierdzili, że nazwiemy firmę Jabłko i będziemy robić komputery, to ktoś by się bardzo mocno postukał w głowę, nie? A jednak wychodzi. No. I też nie wierzę, że jak widzicie dobry sprzęt, który ma trudną do wymówienia nazwę, to mówicie: no dobra, parametry super, robi dobrze, ekstra cena, ludzie zachwalają, ale nie biorę, bo nazwa do dupy. To, no też to nie działa. Więc e, nie przejmujcie się tak tymi nazwami, no. e... O, proszę bardzo. Pytanie, na które chyba odpowiadałem. Pytanie o portret. 85 mm versus 135 mm. Tomaszu, opowiadaj. Słuchajcie, rozmiar ma znaczenie w fotografii. Innymi słowy, no, sorry. No. Nie. Znaczy, słuchajcie, to jest tak, że. Jest jedna rzecz, którą tak w, w, zauważyłem, że ludzie po prostu są w stanie pooceniać, znowu trochę o kryteriach i potrzebach pogadamy, nie? Ale że jesteście w stanie dobrać obiektyw znowu wartością bezwzględną. że 85 versus 135 robi tak, a nie inaczej z tłem, separacją y, i wybrzuszeniami twarzy, tak? Jeżeli zrobicie portret 24, to będziecie mieli taki, wiecie, kluche nos. A jak odejdziecie i założycie 135, to ona tak wypłaszczy twarz i w ogóle. Ale nie bierzecie pod uwagę tego, że jest coś takiego jak rodzaj fotografii. Jeżeli jest to fotografia podpatrywana, to weźcie sobie 135, bo osoba ma was nie widzieć, gdzieś tam macie majaczyć. A jeżeli potrzebujecie komunikować się z modelką, to spróbujcie krzyczeć ze 135: Gosia, weź tam się w lewo, bujni. Co? No weź! piątka Wam wtedy bardzo dobrze działa, bo możecie też z modelką gadać, a nie po prostu krzyczeć. Więc to są takie czynniki, których nie da się w parametrach. No, nie ma, nie ma w specyfikacji poziom decybeli, jaką trzeba y, uzyskać, żeby do modelki przemówić z danego obiektywu. Powinien być, nie? Przy 24. wystarczy szept. 135. Kupse megafon. <noise> e, no. Więc dla mnie 85 jest lepsza. Dla innych, którzy na przykład gdzieś lubią z podpatrywania robić, 135 będzie lepszy. Jeśli chodzi o proporcje, trzeba było być niezłym, fetyszystą, jakimś tam technicznym, żeby dostrzec potężnie różnicę pomiędzy zdjęciami 85 i 135. Ale nie porównując zdjęcia, patrz, to 85, to 135, czy widzisz różnicę? Widać. Ale także po prostu obejrzycie sobie portfolio kogoś i powiecie, mm, nie, to było 135 robione, przecież widzę, zobacz jakie rozmycie. Nie widać. Widać różnicę, jeżeli ktoś robi 24, 35, a 85, to widać. No więc, co wy się uparliście na tą, na tą, na tą piłkę? Opanujcie się, no, wystarczy. Macie o piłce, macie już wszędzie, no dzisiaj. Więc y, ja, ja, się od, ja sobie odpuszczam. Eee... No dobra. Portret z 25 to prawie seks, pisze na rado. Ale mówisz o obiektywie czy o wieku. Co takie, słuchary prowadzącego? Weźcie mi, zdejmę kanał. No dobra. Portret z 8 mm to jadka. No, nie wiem, kombinujcie, na tym polega chyba cały urok, że możecie styl zbudować wokół jakiegoś obiektywu, bo zaczniecie ujeżdżać i testować i wyjdzie wam jakiś poziom kreacji na tym. No, sprzęt też pomaga wam zrobić innego rodzaju zdjęcia. No, zdjęcia robim okiem to będzie inny świat, inaczej widziany. Dlaczego by nie? To nie jest zły obiektyw. Było powiedziane, że fotokawki są o pozytywnych rzeczach, więc o piłce z samej, z samej zasady odpada. Tak, dzisiaj nie będzie. Czekajcie, spróbujcie wam jakiegoś suchara wyhaczyć. E, nie o piłce. Czekajcie. No tak, ale powiem wam, że mam jakiś taki podły nastrój. No, co to? Tu słaby. Znajdę może coś starego. O, to jest dobre. A propos RDCA, Fit and Huge i w ogóle. To może tak będziemy zmierzać ku końcowi. O siłowni i właśnie, wiecie. Nie rozumiem, po co na siłowniach są lustra. Wiem jak wyglądam. Inaczej by mnie by tu nie było. No. Widzieliście, jakie są po prostu, wiecie, właśnie przy lustrach na siłce. Ja swój karnet zawiesiłem na wakacje i w ogóle, bo nie chodzę z tym cichym sponsorem. Wolę połazić, marsz zrobić, RDC w plenerze. Ale... Łukasz pytam mnie, czy jestem znany w całej Polsce. Łukasz, no, na osiedlu na pewno, no. Jak idę po bułki, to pani tak na mnie dziwnie patrzy i Panie Tomaszu, no... RDC to specjalny format live'a. Nie, ja po prostu kiedyś temat zarzuciłem, że y, fajnie jest się poruszać. Rusz dupę challenge, RDC stąd było, bo to pozytywnie wpływa na nastrój po prostu, żeby codziennie coś świadomie zrobić. A że ostatnio sam nie robię, sam się rozpadam trochę, wam powiem tak, wiecie, te swoje obietnice. Mam zaległości w mailach, mam zaległości w. W tych karteczkach, bo jestem trochę przygnieciony ilością roboty, nie odpowiadam na niektóre wiadomości, część osób mi się obraża, no, jestem przytłoczony. I to w przypadku freelancingu jeszcze Wam powiem, że wyjazd na urlop to nie jest wcale odpoczynek taki full time. Właściwie będąc robiąc swoje, jest się cały czas w pracy, cały czas. Doprowadzają mnie, o to może ten, a propos tego, co mnie strasznie frustruje. To jest jak e, dostaję wiadomości, już parę razy, już nawet automat zapuściłem, który mówi: Jeżeli masz pytanie techniczne, zadaj je na fotokawce. Jest szansa, że tam odpowiem lub na grupie, jak robić lepsze zdjęcia, bo tam inni odpowiedzą. Ale dostaję pytania i przesyłane, na przykład ktoś mi przesyła zdjęcia. Cześć Tomek, super roboty robisz na fotokawkach. Właśnie zacząłem fotografię. Czy byłbyś łaska zerknąć w moje zdjęcia? Co zrobiłem nie tak? Pff. Więc e, mam taki plan, że słuchajcie, no jak ja. Indywidualnie komuś robię konsultacje, bo ja to tak nazywam. Konsultacje, to w tym czasie nie robię innych rzeczy. Eee, wczoraj nawet dostałem wiadomość od obrażonego gościa: A, odczytałeś wiadomość, nie odpisałeś. Nie mam czasu na swoje odpowiedzi nawet. No. Więc eee, Łukasz, co ty sobie Chcesz się oświadczyć? Eee. Tak, fantastyczną justę. Dobra, widzicie jak dzisiaj takie QA, pytania i ten. Ale nie zadawajcie mi pytań, błagam, indywidualnych. Ja, ja to bardzo doceniam, ale nie jestem w stanie ogarnąć wszystkich wiadomości, nawet tych, które normalnie do mnie spływają. W zarządzaniu grupą pomaga mi yy, już człowiek tam i. Yy, yy. No Norbert tam po prostu wspiera mnie w akceptacjach w tych przy patronajcie zacząłem pomagać sobie jakimś tam skryptem który jest w stanie akceptować i, i też odrzucać osoby które gdzieś tam anulowały no to po prostu trochę za dużo tych administracyjnych rzeczy jak ktoś do mnie z takimi konsultacjami uderza to ja po prostu gdzieś tam nie mam za bardzo czasu a to z reguły jeszcze jest tak że to jest wiecie 22 w nocy no dobrze Kup rolki, na siłkę, zmusić się 3-4 razy, potem już sam polecieć. wiesz co, inaczej. A propos tego RDC, to też tam osobom mówiłem, że słuchajcie, to jest tak, że sport też musicie lubić. O, i tak to będę nawiązywał. I fotografia też ma wam sprawiać frajdę. W sensie, dlatego mówię, że na wakacjach z czymś takim, to jestem w stanie porobić zdjęcia. A jak wezmę tego klamota, on jest super, robi rewelacyjne foty i komercje, trzaskam, ale ty, ja muszę już. Bardzo mocno się zastanowić, co ja ładuję do plecaka, jakie zdjęcia będę robił. Więc, jak mówię, że chciałbym się nacieszyć fotografią, to potrzebuję lekkiego sprzętu. Więc na wakacje biorę Olka i go też mogę częściej w plecaku nosić. od tak, żeby był. Więc wracam do fotografii. No, tak wiecie, takiej przyjemnościowej, bo poza oczywiście sesjami tam portfoliowymi i tak dalej, no to, no to jest jeszcze coś takiego. Jesteśmy fotografami gdzieś tam, żeby porobić też inne rzeczy. E, no właśnie, słuchajcie, a propos Instagrama, to, to mam, mam takie pytanie, które zadałem na Instagramie, ale ja je powtórzę. Po tym C Blogersie. Ja do teraz publikowałem na Instagramie wyłącznie, właściwie wyłącznie zdjęcia z sesji. Tam są jakieś takie próby czegoś innego wrzucenia, typu backstage z sesji. No może nie backstage, ale tam zdjęcie z modelką albo jakiś tam raz sprzęt, co brałem. Ale do tego czasu starałem się sterylnie wrzucać, wykorzystywać portfolio, znaczy tą, tą główną stronę Instagrama jako portfolio trochę. Od dłuższego czasu też nic nie publikowałem, bo jak jeżeli tam śledzicie te moje poczynania tutaj, to pracowałem nad kursami, a każde zdjęcie wrzucone w Instagrama, ono powodowało, że pojawiały się wiadomości albo od fotografów, a czymś strzelane, a mógłbym zerknąć w portfolio, albo od modele lub klientek, a kiedy ja, no to takie mniej więcej ten, czy po ile sesja. Więc ja przestałem publikować zdjęcia, bo skoro nie ogarnę wiadomości, to nie chciałem jakby być jeszcze bardziej przytłoczony takim poczuciem winy, że i jeszcze tego nie ogarniam. ale stwierdziłem, że no dobra, z poczuciem winy już staram się umieć żyć. W sensie nie odpowiem na wszystko. Dla mnie odpowiedzią jest fotokawka, kiedy mogę odpowiedzieć wszystkim albo przynajmniej wybiórczo. Ale myślę po tych wszystkich blogercach, żeby Instagrama troszeczkę przesunąć. W sensie, żeby też pokazywać, że yy, co, co też się dzieje tam u mnie w życiu. W sensie, tam już wczoraj mówiłem, że na tym filmiku, że nie chodzi o to, żebym pokazał, że się gole tam, nie, ale. Żeby, żeby mógł czasami wrzucić coś niezdjęciowego, też w sensie, że to nie jest kolejne zdjęcie z sesji. Więc taką ankietę zrobiłem. Jeżeli chcecie się w niej wypowiedzieć, tam są dwie opcje: hashtag dawaj więcej, czyli że mogę też czasami wrzucić, że czytam książkę y albo coś mnie zainspiruje. Albo e, czy właśnie jakiś backstage sesji? Chociaż nie chciałbym, żebyście potraktowali, że to teraz będzie po prostu o samym backstage e będą, bo ja sesji to mało ostatnio robię, nie? E, A dwa, e, że tylko foto. No, na razie wygrywa opcja dawaj więcej, więc jest całkiem ok. Ja sobie pomyślałem, patrząc na te wszystkie blogerki i tak dalej, Instagramerki, że ja po prostu zacznę takiego lifestyla jak ja będę pokazywał siebie, to mnie to zmotywuje, żebym zaczął chudnąć i lepiej się ubierać. Wiecie? Łatwo jest zrobić coś zdjęcie, to wiedzą wszyscy, którzy na profilowym nie mają siebie. Robicie zdjęcia innym, robicie zdjęcia czemuś tam, a na profilowe wstawiacie coś, co was tam, nazwijmy to, nie odsłoni. A spróbujcie zacząć sobie zrobić zdjęcia i zacząć się pokazywać. No nie ma bata, albo pójdziecie w jakiś wariant extreme, jakąś fryzurę, zapuścicie albo zaczniecie się stylizować, albo macie już włączoną taką zlewkę, ale gdybyście mieli, to byście mieli profilowe. Albo trzy, zaczniecie troszeczkę pracować nad sobą. No, takie kierunki widzę, więc stwierdziłem, że dobra motywacja. No. Słuchajcie, puszczę Wam jedną piosenkę na dzisiaj. A propos, a propos piłki nożnej. Wczoraj wyhaczyłem w radiu Pogoda. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. I czy mnie nie zdejmie. Czy jest mikrofon tu? I będzie mała zagadka dla Was. Zgadnijcie, kto to śpiewa. Dobra, to jest najpierw wstęp. Jak już ktoś wie, to niech mówi. a spróbuję teraz na referent znaleźć. Czekajcie. Muszę znaleźć. Bo mi i tak z potem zbanują ten film i tak dalej. No. Zobaczcie, jak ładnie Olek reaguje przy świetle. W sensie ekspozycję dostosuje. Nie, to nie jest Mieczysław a u mnie cyk, proszę zauważyć i zrobione mig, bo u mnie siup i raz i dwa i to co człowiek chciał to zaraz ma tytuł to a u mnie siup, a u mnie cyk no. więc słuchajcie, poszukajcie tego <głos> <głos> ja myślałem, że to było z popaja no, jak się muzyka zaczynała, ale nie e... Nikola pyta gdzie można zobaczyć twoje zdjęcia z sesji z pleneru Oj, dawno nie robiłem. Bodo? Nie. Nie, Piotrek. No i wygrał Marek, mój kompan z technikum. Cześć, Marek. No, no tak, to jest Dymsza, Adolf. Tara. Marek, no dobrze, że bardzo nie było dzisiaj, ale z wielką przyjemnością też tak za... Ja pamiętam, jak Marek napisał jakieś opowiadanie, czytałem w autobusie. Marek, podeślij mi swój adres, wyślę ci coś takiego. Dzisiaj nie było konkursu, więc dobry pomysł. No. Jak będziesz, chciał się kiedyś napić od Zienia? Wtedy jeszcze chyba cheniu miałem, nie? Ksywkę. No, wiecie, rebranding był. Adolf dymsza. A Bodo to nie dymsza? Nie, nie, nie był to ten serial. Dobra. Tomasz czato, ostatni raz. Czy lampa reporterska na przykład Strobo 60, liczba przewodnia plus Run dish? Da radę jako światło kontrujące z tyłu. Tomasz, czato, oczywiście, że da radę. Pytanie, jakie są okoliczności? Jak chcesz, wiesz, w pełnym słońcu wywalić, to na pewno nie da rady, ale w pomieszczeniu, gdzie masz kontrolę nad światłem oczywiście, że tak. No, więc cieszę się, że mogłem odpowiedzieć na to pytanie. Wyłapałem. No. Mogę kubek dostać na prezent rodzinowy? Kasia u mnie się w ogóle lampki zapalają jak ktoś coś chce. Wiecie, jak, jak ja mogę coś dać od tak, to proszę bardzo. Kasia, wystartuj w konkursie, w sensie konkursie fotowyzwaniu, e, nazywa się to Uwielbiam gdy. I słuchaj, normalnie z przyjemnością obejrzę zdjęcie, nie mówię, że dostaniesz, nie dostaniesz, ale wystartuj. Okej, okay, dobra, Ale Ola już pyta tutaj o takie sprawy biznesowe, ile optymalnie oddawać z, e, zdjęć, no tyle, ile wypada, serio. Nie, nie ma, zależnie od sesji. No, jak robisz reporterkę, to musisz oddać, wiesz, tam całą masę, jak robisz sesję e, portfolio, to, to jest znacznie mniej, jak robisz sesję komercyjną, gdzie są wymagania, to tyle, ile się umówiłaś, no, to ja mam sesję, gdzie oddawałem jedno zdjęcie, mam sesję, gdzie oddawałem 40 zdjęć i mam sesję, gdzie e, nie, to 40 to była max. Nie, gdzie? gdzie? 72 zdjęcia oddałem z lookbookiem. Mm, także ile to retuszu? No dobra, tyle na dzisiaj. Serio mam ten, mam taki rebus i takie poczucie, że ja bym wolał, wiecie, jakoś tak bardziej do tych fotokawek mieć taki jeden temat przewodni i wtedy dookoła niego kręcić. A z drugiej strony fajnie się gada. Ale wolałbym e, jakiś mieć temat przewodniej. A, a sam jestem na tyle nieudolny, że ja dzisiaj rano o 8.58 zadałem temat e, patronom i dowiedziałem się, że o czyszczeniu aparatu, o którym niewiele wiem, bo oddaję do serwisu. Więc e, nie za bardzo mogę się zaczepić na niektóre tematy. No dobra, jak zareagowała modelka na jedno zdjęcie? To był selfie. <laughs> nie bardzo szczęśliwa. W sensie wolę oddać jedno zajebiste niż trzy nijakie. No. Więc no zawsze jest niedosyt, zawsze. Dobra, to co? Tyle na dzisiaj. Więc jeżeli możecie wejść na Instagrama i bardzo chciałbym zobaczyć Waszą odpowiedź, nie? w sensie tam dawaj więcej albo tylko foto. Zresztą możecie też śledzić tego mojego Instagrama. Dowiedziałem się, że Instagram to jest, wiecie, potęga, tam trzeba być. Włączyli nową funkcjonalność IGTV, czyli Instagram TV. Czyli pewnie niedługo z YouTube'a ludzie w pionie będą się przerzucać też na, na Instagramy, to się będzie bardzo mocno rozwijało. Jeszcze nie wiem, jak do tego podejść. Fotokawki w pionie na Instagramie, nie. ale jeżeli jeszcze nie śledzicie, to zapraszam. Obiecałem wam, że będzie zniżka i promocja na kurs Business Passy, że on wystartuje. W, w czerwcu, a tak jest krucho, w sensie, z czasem. Nie wiem, czy się wyrobię, w sensie, odpalenie nowej edycji. Postaram się, bo skoro mówię, nie chciałbym grzeznąć przed urlopem znowu z jakimś poczuciem winy. No. A, a w kursie, między innymi, jest o tym, jak ważne są social media, jak do tego podejść, czyli tam o Instagramach, fanpage'ach, Facebookach a, i jak do, do kanałów podejść, na co zwrócić uwagę. Też no. o właśnie budowie świadomego portfolio i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tam dzisiaj opowiadał o tym, bo już opowiadałem. Jak będzie bliżej, jeżeli uda mi się na koniec czerwca jeszcze zrobić kolejną edycję kursu Biznes z pasji, to wtedy opowiem trochę więcej. No, Dobrze. Odelu było. Tak, przemku. No. Dobra. Tak się rozglądam czy coś, jeszcze wam pokazać, jak zwykle nie mogę się rozstać. To tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. No, postaramy się jutro, co? No. Jak macie ostre światło, widzicie? Tak, ten charakterniej. Tu bym pierdolca dostał z. Jakbym nagrywał live'a na tym. To, to wiem. Tak? On tak nie, łap, nie, nie łapał adaptacji do zmiennych warunków. Skokowo. No. Dobra, to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za udział. Zapraszam do subskrypcji, do jakiegoś komentarza. A wiem co? Jeszcze, tak, ale to nie. To już to wiem, ale następnym razem. Jak będą fotowyzwania, to będziecie też musieli poza zdjęciem jeszcze coś zrobić i niekoniecznie będzie chodziło o RDC. Dobra, to trzymajcie się, Marek, podejście na miary. Chętnie ci ten fotokubeczek wyślę. Kasia, zgłaszaj się w, w, w tym, w konkursie na zdjęcie. Uwielbiam gdy Fotowyzwania. I tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.